Ja nazywam się Jarosław Dalkę. Nasi dyskutanci dzisiaj to profesor Adam Wrogle oraz profesor Wojciech Żowaniec. Czasopismo filozofów, jak Państwo wiedzą, to jest czasopismo popularyzujące filozofię. Jedyne na świecie czasopismo filozoficzne do poczekalni u fryzjera. Jest dostępne na portalu filozofów.eu. Zarówno w darmowej, co darmowej wersji elektronicznej, jak i w wersji drukowanej przez wysyłkę. Wersja drukowana jest dystrybuowana także w plikach oraz salonach prasowych Ruchu, Świata Prasy, Medio i Relay. Nowy 15 numer tego czasopisma, właśnie ten, jest dostępny w wersji papierowej od 14 czerwca. A wersja elektroniczna, darmowa jest będzie dostępna od 14 lipca. Zachęcam do zakupu czasopisma najnowszego wydania oraz archiwalnych. Poszczegóły proszę tam się zgłosić do Marcina i do Celiny. Mamy rabaty, promocje dla Państwa. Mamy też chyba listę mailingową. Nie wiem, czy ktoś stworzył. Na którą można się wpisywać, będą na nią wysyłane informacje w kolejnych spotkaniach. I zanim przejdziemy do samej debaty, jeszcze słowo od pani dr Nataszy Szupty, będzie reklamować Instytut Filozofii i Socjologii i Dziennikarstwa Gdańsku. Dzień dobry, proszę Państwa, chciałam Was powitać w imieniu Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa. My tutaj na wiele sposobów jesteśmy powiązani z czasopismem Filozofuj. Czasopismo Filozofuj powstało m.in. z inicjatywy gdańskich filozofów. Spotykamy się już tutaj 9 raz na debacie, to już będzie drugi albo nawet trzeci rok naszych spotkań. Chciałabym Państwu poinformować Państwa, że rekrutacja na studia filozoficzne trwa. Nasi filozofowie są najlepszą reklamą Instytutu. Państwo możecie czytać różne artykuły, felietony, które publikujemy regularnie w czasopiśmie. Też są uczestnikami właśnie regularnymi debat organizowanych w Europejskim Centrum Solidarności. Instytut Socjologii, Filozofii i Dziennikarstwa prowadzi studia filozoficzne na trzech poziomach. Także można u nas studiować na poziomie studiów licencjackich, czyli pierwszego stopnia, drugiego stopnia studiów magisterskich oraz studiów doktoranckich. Proszę Państwa, moje zaproszenie nie jest tylko kierowane do świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich, ale także do studentów innych kierunków i absolwentów innych kierunków. Z naszego doświadczenia wiemy, że studia filozoficzne jako drugi kierunek są bardzo dobrą inwestycją w przyszłość, bo one rzeczywiście pogłębiają wiedzę także w innych obszarach. Uczą przede wszystkim krytycznego myślenia, więc dają narzędzia, które pomogą w jakiejkolwiek pracy. Zapraszamy Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej, gdzie są wszystkie informacje dotyczące rekrutacji oraz także naszej strony na portalu społecznościowym Filozofia Nauki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A jako wprowadzenie do tematu poproszę o nagranie sondy ulicznej z Radia Mors o istnieniu. Zadaliśmy mieszkańcom Gdańska dwa interesujące pytania. Pierwsze, jak powstał świat? Oraz drugie, dlaczego istnieje raczej coś niż nic? Oto jak odpowiadają. Jak powstał świat? No wydaje mi się, że tak jak naukowcy to powiedzieli, czyli od wielkiego wybuchu kilka miliardów lat temu, no i cały czas się rozwija i rośnie. Natomiast co dalej, to nie wiem. Znaczy nie mam pojęcia, jak to stworzy na świat, szczerze mówiąc. Myślę, że naukowcy nadal debatują ten temat, jeszcze nie doszli do jednej spójnej jakiejś wersji. No ja jestem katoliczką, więc ogólnie tu wierzę w siłę sprawczą w postaci Boga. Poza tym jestem naukowcem, więc wierzę, że Bóg był tą siłą sprawczą, natomiast potem świat się rozwinął zgodnie z teoriami naukowców. Świat? No wie pan, jestem katolikiem, to według nauki
mojej wiary, to Pan Bóg stworzył świat, nie? No, Bóg stworzył. Tak po kolei, zgodnie z cywilizacją, no. No nie wiem, no, trudno mi na to powiedzieć. No to właśnie, no był jakiś wybuch, tak? I no na pewno nie bawimy się tu Boga, ani nic takiego, tylko po prostu wszystko z kosmosu się wzięło, na to w sposób naturalny. Proszę Panią, nie bardzo wiemy, jak powstał się. Wierzę tym, którzy mówią, że to była kwestia wielkiego wybuchu, ale czy tak było naprawdę, tego nie wiem. No to wielki wybuch, ale chrześcijanie twierdzą inaczej, tak? Nie wiem, według Darwina to jest dobre, a według katolików to Pan Bóg stworzył. 67 lat odpoczywać. Według mnie jestem osobą wierzącą, więc raczej jestem za podejściem Kościoła i za podejściem po prostu mocy stwórczej od zewnętrznej, która stworzyła świat. Długa historia, ja gdybym jeszcze 500 lat żył, to może bym coś Pani powiedział w tej chwili. To nawet nie wiem, jak się nazywam czasem. Coś myślące. Myślę, że w takim normalnym życiu ludzkim zawsze mamy coś. Ludzie nigdy nie doświadczają nicości. Nawet jeśli wejdziemy do pustego pokoju, to na protego zawsze możemy coś znaleźć. Kurz, powietrze, ściany. No to chyba widzę, że na przykład coś mnie otacza, czyli coś jest, ale nie widzę nicości, bo wszędzie jest jakaś materia. Jestem wśród nawet umysłu, na pewno prezent, prawda? Ale proszę Państwa, to jest tak trudne pytanie i ja myślę, że nie będziemy rozmawiać na ten temat. Dziękujemy za sondę. Tyle mieszkańców Gdańska, a teraz nasi zaproszeni goście. Pan profesor Adam Grobler, dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego i wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Filozoficznych. Pan zajmuje się metodologią nauk, teorią poznania, filozofią analityczną i dydaktyką filozofii. W wolnym czasie gra w bryża sportowego, mieszka w Krakowie. I pan profesor Wojciech Żałaniec w zastępstwie pana profesora Jacka Wojtysiaka, który nie mógł przybyć z powodów osobistych. Pan profesor jest filozofem generalistą i filozofem społecznym, stypendystą Humboldta, kierownikiem Zakładu Etyki i Filozofii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych UG. Hobby, czytanie i recytowanie poezji. A teraz przejdźmy do meritum. Mamy trzy pytania do panów profesorów. Na każde będą 20 minut. Najpierw odpowiada pierwszy dyskutant, czyli pan profesor Grobler. Potem pan profesor Żołaniec. Potem występuje wzajemne ustosunkowanie się do tych wypowiedzi panów. A na końcu ewentualne sprostowania. Najpierw pytanie pierwsze. Do pana profesora Groblera. Czym jest istnienie? I poproszę odpowiedź na maksymalnie 5 minut. Dziękuję bardzo. Jeszcze na początku to muszę sprostować, że jestem byłym dyrektorem Instytutu Filozofii w Opolu i byłem wiceprzewodniczącym Komitetu Filozoficznego. Co jednak nie zmienia, że tak powiem, istoty. Tak? Jeszcze na naszej prezentacji, znaczy tej prezentacji filozofii obu, dodam, że chociaż pochodzimy z różnych miejsc, przez kilka lat pracowaliśmy razem na Uniwersytecie Zielonogórskim. Czym jest istnienie? Samo pytanie jest sformułowane w sposób, który niespecjalnie odpowiada mojemu usposobieniu filozoficznemu, ponieważ ono ma charakter esencjalistyczny, co to znaczy, że to jest pytanie o to, o istotę istnienia. To znaczy pytamy o to, co takiego jest specjalnego w istnieniu, co różni istnienie od czegoś innego, co należy do istnienia, a nie należy do niczego innego poza istnieniem. Otóż na takie pytanie się nie da odpowiedzieć, tak postawione pytanie, zarówno z tego powodu, że no, już powiedzmy
w XIII wieku święty Tomasz Zakwinu odróżnił istotę od istnienia. Czyli, że, czyli skoro rzecz jakaś może być czymś ze swojej istoty, a dopiero jak już ma jakąś istotę, to może istnieć lub nie istnieć, tak? No to samo pytanie o istotę istnienia jest źle postawione, bo istnienie jest czymś z gruntu innym od istoty. Więc na to się odpowiedzieć w takim sensie esencjalistycznym nie da, ale można odpowiedzieć na to w takim sensie, który bardziej właśnie odpowiada mojemu usposobieniu filozoficznemu, mianowicie przez próbę powiązania pojęcia istnienia z innymi pojęciami. I taka najbardziej utrwalona w tradycji filozoficznej próba polega na powiązaniu istnienia z tożsamością. Mianowicie pierwsze pytania filozoficzne, jakie były stawiane w naszym kręgu kulturowym, to były właśnie pytania o istnienie i one wynikały o tej obserwacji, że różne rzeczy, z którymi mamy do czynienia w potocznym doświadczeniu, powstają, zmieniają się i giną. No, więc jeżeli zmieniają się, no to zmieniają się w coś innego. A jeżeli zmieniają się w coś innego, to jeszcze nie zdążą dobrze zaistnieć, jak już przestają istnieć i ustępują miejsca czemuś innemu. W związku z tym rzeczy generalnie mają to do siebie, że nie dadzą się przyłapać na gorącym uczynku istnienia. I właśnie taka myśl, że właśnie te rzeczy, które nas, z którymi mamy do czynienia, nie dadzą się tak uchwycić w swoim istnieniu, ta myśl to była początkiem greckiej filozofii, czyli tej filozofii naszego kręgu kulturowego. I właśnie od tej myśli pochodzi jedna z najstarszych formuł filozoficznych, wedle której istnieć to znaczy zachowywać tożsamość. I początkowo, w początkach filozofii za kryterium tożsamości uważano niezmienność, czyli to może być tożsame, czy identyczne ze sobą, co się nie zmienia. Ale nic takiego nie znamy w naszym doświadczeniu. W związku z tym, na przykład Parmenides uważał, że to, co istnieje, to jest jeden wieczny, niezmienny byt, a wszystko inne jest tylko pozorem. Tak, no ale ta odpowiedź Parmenidesa była z różnych powodów niezadowalająca i w związku z tym później filozofowie wynajdywali inne kryteria tożsamości. I takim współcześnie, najbardziej ubiegowym kryterium tożsamości jest ciągłość w przestrzeni i czasie. Czyli ja jestem tożsamy z tym dyrektorem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego z poprzedniej kadencji, dzięki temu, że od czasu, kiedy byłem tym dyrektorem, to moja trajektoria czasoprzestrzenna do tego miejsca tutaj jest ciągła. Tak? No to jest takie bardzo popularne obecnie kryterium, aczkolwiek z tym kryterium są też rozmaite problemy. Tak, dlatego, że można, że na przykład z mojego ciała jedne atomy się odłączają, inne się przyłączają, bo w jakimś czasie wszystkie zostały wymienione. W związku z tym nie ma we mnie, że ani jednego atomu byłego poprzedniego dyrektora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego. W związku z tym w jakim sensie jestem tożsamy. Tak, także to kryterium też jest problematyczne. To jest najbardziej popularne. Jeszcze większe kłopoty z tym kryterium tożsamości polegają na tym, że niektóre rzeczy mają tę właściwość, że chociaż trudno byłoby odmówić im istnienia, to trudno też je zidentyfikować jako tożsame za sobą. Na przykład, jeżeli jakiś atom pochłonie jakiś elektron, tak, a w
chwilę później wyemituje jakiś elektron. To zgodnie z zasadami teorii kwantów pytanie o to, czy to jest ten sam elektron, czy inny elektron, nie ma sensu. Nie da się na niego, na to pytanie odpowiedzieć naukowo, dlatego że elektrony z chwilą, kiedy znajdą się na orbicie wokół jądra, są wszystkie, każde identyczne z każdym innym. W związku z tym elektrony tego kryterium identyczności nie spełniają. No, trudno jest powiedzieć, że nie istnieją. Być może to kryterium to szansa. Przepraszam bardzo, w tym momencie muszę przerwać, bo już czas nas goni. Pan profesor Wojciech Grzebonik zresztą prawdopodobnie chce wyjść wcześniej, tak? 19.30 musi kończyć. Więc to samo pytanie. Czym jest istnienie do pana profesora Żołońca? 5 minut mam. Tak. Dobrze, nastawiam sobie stopę. Proszę państwa, przede wszystkim chciałbym podziękować organizatorom tego spotkania za zawsze zaproszenie dla mnie. Zostanie z tego profesora Wojciechaka, który nie mógł przybyć z powodu państwu znany. Przepraszam państwa, że nie jestem identyczny z profesorem Wojciechakiem, ale lepszy dowód, że identyczność z identycznością nie ma żartów. To jest poważna sprawa. On byłby z tą pewnością powołany, czy bardziej powołany do wygrania tej roli, którą mi przyszło odegrać, ale my filozofowie znamy się na wszystkim, jak wiadomo, że matematyki ubezpieczeniowe, w związku z tym 5 minut przed konferencją można się przygotować na dowolny temat. Muszę państwa ostrzec, że są państwo info deep trouble, jak się mówi w języku Szekspira, czyli są państwo na drodze do wielkich kłopotów, dlatego że pojęcie istnienia jest jednym z najtrudniejszych pojęć filozoficznych, jakie w ogóle istnieją, nie możemy się mówić o istnieniu, używając słowa istnienia od czasu do czasu. Zgadzam się z opinią profesora Grobera, że pytanie, czym jest istnienie, jest w pewnym sensie rzeczywiście się postawione, dlatego że zakłada, że istnienie jest, czy brzmi tak, jak gdyby zakładało, że istnienie jest sobie w rzeczy, z czymś takim jak mikrofon, można zapytać, czym jest to, co trzyma w ręku, jak to jest zbudowane, jaką funkcję spełnia, jaką ma istotę. Jest to pewna rzecz, o której istotę można pytać sensownie. Natomiast istnienie nie jest rzeczą, nie jest jakimś przedmiotem doczepionym do innych przedmiotów, które mają szczęście istnieć, bo drugi od innych, które tego szczęścia nie mają, nie jest jakąś cechą, nie jest jakąś relacją, jest czymś innym jeszcze, jest jakimś elementem, niektórzy nazywają subontycznym, czyli poziomem podbytowego. Nie jest to byt, ale jest to coś, co składa się na byt, taki elektron, nie jest atomem, ale czymś, co składa się na atom. I tak dalej. Państwo są w tych sprawach pewniejsi ode mnie. Także jest to rzeczywiście bardzo, bardzo trudna problematyka. I mam jeszcze ten wdzięk, że kiedy próbujemy ją rozwikłać, kiedy próbujemy filozoficznie postępując, prowadząc taką hardcore filozofię twardego jądra, dotrzeć do istoty rzeczy, istoty istnienia, schodzimy na poziom innych pojęć, równie elementarnych, czy równie zagadkowych, jak ono, jak na przykład właśnie pojęcie identyczności, jak pan profesor Grobel powiedział, są sytuacje, w których nie można sensownie zapytać nawet czy jakieś dwa przedmioty, które dawno były dwoma przedmiotami są, czy też nie są identyczne ze sobą. Więc pytanie o identyczność jest pytaniem, którym należy usłuchać się ostrożnością, które nie zawsze można zadać bezpiecznie. Także redukcja istoty do identyczności, tożsamości jest ryzykowna, ale podobnie wszelkie inne redukcje i z kolei rozwiązanie niereduktywne, które mówią, że istnienie jest doskonałością bytu, pewnego rodzaju rzeczy istnieje, to jest rozwiązanie komistyczne, jeśli to tam się za chwilę. Mogą nieuprzedzonego czytelnika, który nie miał jeszcze okazji zagłębić się w dzieła, to filozofów wyrazić swoją unikowością. Rzeczywiście rzecz, która jest choćby najlepiej skonstruowana, najlepiej pomyślana, najlepiej wykoncypowana, na przykład towar, który zaspokaja wszelkie możliwe potrzeby konsumentów, jest rzeczywiście wspaniałą rzeczą, a niestety mniej doskonała tego, kiedy jeszcze nie istnieje, niż wtedy, kiedy zaistnieje. Jest wiadomo, że jest taka fantomiczna istnienie Boga, które z tego właśnie założenia wychodzi, że istnieje jest pewnym doskonałością czegoś, czego jeśli tej doskonałości nie mówimy, to ono już takie doskonałe nie będzie, choćby nie wiem, jakie cechy posiadało. To, że istnienie jest bardzo trudnym pojęciem, którym należy się posługiwać bardzo ostrożnie i też tym się faktycznie posługujemy bardzo ostrożnie, dlatego że w większości, Państwo będą łaskawi na to zwrócić uwagę, w większości sytuacji życia codziennego, czy życia nawet nie na ulicy, ale w gabinecie głównego księgowego, powiedzmy, czy jakichś innych fachowych, ale nie filozoficznych kontekstach, rzadko kiedy mówimy o istnieniu, mówimy najczęściej o byciu czymś czy czegoś. Na przykład pytamy się, czy masz drobne. Nie pytamy się, czy istnieją drobne, to czy masz drobne, bo czy jest Władek. W sensie, czy jest Władek w biurze, a nie czy istnieje Władek. W ogóle to może istnieje, ale akurat nie w biurze. Jest taka teoria filozoficzna, co mówiąc, głoszona przez na przykład
wielkiego filozofa niemieckiego Franciszka Montana, zgodnie z którą każdy sąd, znaczy każdy zdanie twierdzące, daje się przekształcić w sąd tak zwany egzystencjalny, czyli mówiący o istnieniu czegoś, za pomocą tego, że właśnie to biurze, zamiast powiedzieć, że Janek jest w biurze, czy Władek jest w biurze, powiedzieć, że Janek w biurze istnieje, czyli drony w mojej importancji istnieją, w sensie nie mam drony. Ale to nie jest to, że właśnie tak narzucamy ludziom, czy zmuszeni do reformy języka za pomocą przekształcenia wszystkich sądów, sądy egzystencjalne, bo nawet posunięte u filozoficznej języka potocznego, będącym wbrew naszym zwyczajnym językowym. Normalnie mówiąc o istnieniu, mam, kiedy właśnie w kontekstach pozafilozoficznych mówimy o istnieniu, mam na myśli takie sytuacje, które są jakby z natury rzeczy lekko filozoficzne. Na przykład mówimy, jest istnienie niebezpieczeństwo, istnieje podejrzenie, że istnieje szansa, że istnieje możliwość, że. To są wszystko takie niczym bardziej mgliste byty, te możliwości niebezpieczeństwa, szansy czy podejrzenia. Do których statusu ontycznego, o tym jeszcze będziemy mówić, mam nadzieję. Sami nie jesteśmy pewni, tutaj właśnie posługują się przy czasowniki istnieje, istnieć. Natomiast w większości innych sytuacji mówimy o tym, że coś jest, czy znajduje się, czy jest obecne, czy jest po prostu tym czy owym. Stąd wieloznaczność słówka jest, słówko jest, które obsługiwało to, co my dzisiaj nazywamy istnieniem przez długie wieki. Z mniejszym powodzeniem przez to, że jest bardzo wieloznaczne. Od Arystotelesa jest znane powiedzenie, że o tym, że coś jest, mówi się w wielu rozmaitych sensach. I sens egzystencjalny tak zwany, czyli sens, zgodnie z którym coś jest, to znaczy istnieje, jest tylko sensem wtórnym, sensem derogowanym, sensem, który niektórzy wręcz zwagają się rozwiązaniem opuszczalnym. Zawsze pewnie do tak raportowano w wielkim nowozelandzkiej filozofii drogi kulturze prajorze, który miał zwyczaj, kiedy go zapewniali, że Bóg jest, God is, miał zwyczaj odpowiadać, God is what? Bóg jest czym? Dając do zrozumienia, że nie akceptuję po prostu zdań egzystencjalnych, to znaczy taki, który słówko is, czy jest, występuje w sensie istnieje. Jeśli mówimy is, czy jest, mam na myśli, że coś jest czymś. Więc jeżeli słyszymy, że Bóg jest, to mam prawo zapytać, Bóg jest czym? Jeżeli na to pytanie mam odpowiedzieć, to znaczy, że dyskurs sam to powiedzieć ma sens. Także jest to znowu strony językowe bardzo skomplikowane, dlatego że słówko istnieje, jest słówkiem trochę sztucznym, trochę właśnie filozoficznym. A słówko jest, które jest mniej sztuczne, znaczy nie jest w ogóle sztuczne, jest naturalnym słowem, jest najbardziej podstawowym czasownikiem naszego języka i wielu innych języków, a z kolei wiele znaczeń występujących w rozmaitych kontekstach, co zauważył już Arystoteles. Tak. Chciałbym tylko zaznaczyć, że w języku angielskim mamy słówko exist, które pochodzenia łacińskiego, ale w języku łacińskim zaczęło początkowo exist, które zaczęło powstawać, nie istnieć, ale powstawać. Tak? To jest funkcja filozoficzna jest trochę późniejsza i zastanawiając się, że z tym istnienia budujemy obraz głębokiej filozofii. Także proszę być przygotowany na gości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz pan profesor Grobler prosiłbym o kilka słów komentarza do słów. Właśnie profesora. Znaczy My się zgadzamy, nie ma żadnego sporu między nami, ale może tutaj właśnie tylko uszczegółowię, że tak jak Wojtek powiedział o tym, że jeżeli coś istnieje, to jednocześnie o tym czymś możemy powiedzieć, że to jest jakieś, czy z czymś musimy to powiązać. Nie ma czegoś takiego jak po prostu czyste istnienie, pozbawione jakichkolwiek właściwości. Także to tę myśl właśnie bardzo dobrze ilustruje kryterium istnienia sformułowane przez amerykańskiego filozofa Willarda Van Ormana Quine'a, który sformułował taką maksymę istnieć to być wartością zmiennej pod kwantyfikatorem. To jest sformułowanie, które może się wydać trochę niezrozumiałe, bo nawiązuje do logiki, ale z grubsza rzecz biorąc to znaczy mniej więcej tyle, co móc występować w zdaniu jako podmiot zdania. Czyli to istnieje, czego nazwa może występować jako podmiot zdania. No a jeżeli występuje jako podmiot zdania, to musi być połączony z jakimś orzecznikiem. Czyli innymi słowy to coś, tylko to, czyli innymi słowy istnieć, to jest, to znaczy być czymś takim, po czym można coś powiedzieć, czym można przypisać jakąś własność, albo jakąś czynność, albo jakieś działanie, czy cokolwiek innego z tak zwanych kategorii sformułowanych kiedyś przez Arystotelesa. Tak, czy coś móc o tym powiedzieć. Także to jako uzupełnienie do twojej odpowiedzi.
Dziękuję bardzo. A teraz riposta pana profesora Romańca. Nie wiem, czy to będzie zasługiwało na riposty. Ja odnosząc się do tego, co powiedziałem przed chwilą o byciu słynnym sloganie Quine'a, to be is to be valuable, być to znaczy być wartością zmiany związanej, czyli z jednym kwotownikatorem. Ja kiedyś zwracałem na ten problem uwagę w kontekście dyskusji o ateizmie. Znaczy nie chciałbym kierować uwagi Państwa od razu pytania zasadnicze, istnieje Boga, czy istnieje osobnego obowiązku, czy istnieje wartości, ale takie pytania oczywiście są gdzieś w tle cały czas. Zwracam uwagę na fakt, że jeżeli ateista mówi, dlatego ateizm konsekwentnie przemyślany jest doktryną dość trudno do wzięcia serio. Znaczy jest ciężko, dużo ciężej niż ateistą się wydaje na pierwszy rzut oka. Dlatego, że ateista zgodnie z tą formułą Quine'a zmuszony powiedzieć, że nie jest prawdą, że istnieje taki X, że X jest Bogiem. Znaczy X nie jest wartością zmiennie związany, ale chcąc wypowiedzieć takie zdanie z przekonaniem, trzeba najpierw w pewien sposób zdefiniować. W ogóle to nie tylko w tym wypadku, ale zawsze to kwantyfikujemy, kiedy stosujemy kwantyfikatory. Musimy określić tak zwaną domenę kwantyfikacji, dziedzinę kwantyfikacji. Czyli te przedmioty, z których nazwy, czy które, w zależności od interpretacji kwantyfikatorów, które mogą po prostu, które mogą być wartościami zmiennych związanych, które mogą być wartościami zmiennych związanych, które wchodzą w grę jako X, czyli leki. W związku z tym, jeżeli się z góry przyjmie, że istnieją tylko przedmioty materialne, powiedzmy, na Bóg myśl koncepcji chrześcijańskiej, powiedzmy, czyli jeden chrześcijański materialny nie jest, to coś takiego się z góry wyklucza. I to jest foregone conclusion, to jest wniosek z góry założony, że Boga nie ma. Jeżeli się z kolei inaczej określi tę kwalifikację, to dopuści, że to niematerialne, to sprawa nie przestaje być taka prosta. Ale mnie jeszcze interesuje co innego, to może nie była taka bezpośrednia postać, mnie interesuje trajektorię czasoprzestrzenną, że powiedziałem, że twoja identyczność z tobą samą na skroś pełnienia czy niepełnienia funkcji dyrektora Instytutu Filozofii jest zależna od ciągłości trajektorii czasoprzestrzennych. Mnie interesuje, czy trajektorie czasoprzestrzenne dyrektora Instytutu Filozofii jako takiego też nie były ciągłe, że w momencie przyjmowania urzędu one się w jakiś sposób zazębiły, też można powiedzieć, że jesteś innym człowiekiem przez to, że już nie jesteś dyrektorem Instytutu Filozofii. Podczas kiedy dyrektor jest ciągle ten sam, jest ciągle tak jak Francuzi przed rewolucją francuską wierzyli w to, że istnieje tylko jeden król Francji, który jest grany przez różne biologiczne osobniki po kolei, ale jako funkcja jest tuż nadrzędny nad tą właśnie swoją fizyczną, biologiczną obsadą. I tutaj to, że dostrzegamy na korzyść biologicznego osobnika przeciwko ciągłości urzędu, pochodzi z tego, że dajemy pewnego rodzaju ontologiczny prymat biologii nad socjologią, powiedzmy, czy nad społecznymi. W związku z tym mówimy, że to jest nowy w naszej dyskusji, że byt biologiczny istnieje w jakiś sposób mocniej, czy silniej, czy solidniej, czy bardziej krzepki, more robust niż byty społeczne, które są mieć bardziej jednak umowne, konwencjonalne i w związku z tym nie możemy przyznać priorytetu. Także tutaj z tobą się zgadza, ale zwrócić uwagę na to, że wkraczamy w tego problematykę stopni istnienia i mocności czy słabości istnienia, czy stopni wolności istnienia jako takiego. Dzięki. Dziękuję bardzo. Teraz jeszcze czas na ewentualne uwagi pana byłego dyrektora, profesora Kobler. Więc tu można dodać, że ta formuła istnieć, to być wartością zmiennym pod kwantyfikatorem, nie wyczerpuje całego tematu, dlatego że ta formuła nas odsyła do języka. Jeżeli możemy zrobić drobną manipulację językową tak, żeby pod kwantyfikatorem występowały zupełnie inne byty niż te, które występują w naszym aktualnym języku. I w związku z tym, w związku z taką dowolnością, Quine w swoim młodzieńczym tekście, czyli wczesnym tekście, z najważniejszych filozofii analitycznej, mówił, że chodzi nie o byle jaki język, tylko o taki język, który jest przydatny naukowo. Tak? To znaczy, który ma jakieś teoretyczne zalety. I w związku z tym ten prymat biologii nad funkcją społeczną, tak, musiał się brać stąd, że być może, że biologia jest bardziej owocną i spójną teorią niż teoria, która by za kryterium identyczności uważała ciągłość funkcji. Tak zresztą generalnie rzecz biorąc mogą być różne zasady tożsamości, czyli na przykład buddyzm uważa, że Budda
Buddha jest obecne wcielenie Buddy jest identyczne z wcześniejszymi wcieleniami Buddy, czyli inaczej jest, czyli można powiedzieć, że inaczej przyjmuje inne kryterium tożsamości niż my przyjmujemy w naszej kulturze. Dziękuję. Jeszcze jest szansa na słówko profesora Żołańca, jeśli chce się jakoś odnieść do odpowiedzi pana profesora Toberu. Chciałbym szybko zasygnalizować fakt, że tego typu rozważania na naukowość biologii kontra naukowość, jeśli tak można powiedzieć, socjologii, przenosi się na stanie poziom już od razu, mianowicie na poziom rozważań epistemologicznych, na poziom rozstrzygnięć na temat tego, co istnieje lub nie istnieje, co istnieje słabym lub mocnym, podejmowanych na poziomie oceny naszego poznania, wartości naszego poznania. Często mówiąc najprościej, czy najbardziej dosadnie, czy najbardziej wulgarnie, istnieje to, czy istnieje najmocniej to, czy możemy, bo, co możemy najlepiej poznać, co możemy w sposób najbardziej naukowy, powiedzmy, w naszej kulturze moc poznania to jest jednak naukowość poznania, poznać, jeżeli coś możemy poznać naukowo tak sobie, czy z niewielkim stopniem pewności, czy solidności, to znaczy, że istnienie tego czegoś jest w najlepszym razie wątpliwe, czy chwiejne, czy dyskusyjne. W związku z tym musi wystąpić przed istnieniem ustalonym przez te rodzaje poznania, które mamy się tego solidniejsze. Ta relatywizacja antologii czy metafizyki epistemologii jest bardzo charakterystyczna dla myśli kartezjańskiej i postkartezjańskiej i przenika całą naszą filozofię aż po czasy współczesne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To było pierwsze pytanie. Czas na drugie. Zwracam się do profesora Groblera. Czy istnieją tylko obiekty materialne i ich pochodne, czy też można przyjąć jakąś bogatszą ontologię? Jakie sposoby istnienia mogłaby ona obejmować? I 5 minut na wypowiedź główną. Już tutaj składałem deklarację na temat mojego usposobienia filozoficznego. To moje usposobienie filozoficzne jest najbardziej zbliżone do usposobienia Petera Strossona, niedawno zmarłego brytyjskiego filozofa. Ja w sprawie istnienia właśnie proponuję taką tolerancję. To znaczy, że oprócz tych przedmiotów, które mogą występować jako wartości zmienne, jako kwantyfikatory, dopuszczę również te przedmioty, które mogą występować w orzeczniku. Tak, czyli powiedzmy nie tylko Adam istnieje, bo na przykład jest łysy, ale również istnieje łysość, czy łysina, tak? Czyli istnieją jakości, istnieją różne inne przedmioty abstrakcyjne, te, dzięki którym możemy orzekać coś o innych przedmiotach. Tyle, że Strossman uważa, że tego rodzaju przedmioty, takie przedmioty abstrakcyjne, istnieją w sposób wtórny, tak? Czyli że co nie znaczy, że one są jakieś gorsze, tak? Tylko że ich istnienie zależy od tych przedmiotów, no, od tego, co Arystoteles nazywał substancjami. To też Strossman właściwie jest, można powiedzieć, współczesną wersją Arystotelesa. No, poza tym o różnych innych przedmiotach można uważać, że istnieją. Na przykład wspomniany Quine uważał, że obiekty matematyczne istnieją. Dlaczego istnieją? No, dlatego, że matematyka jest dogodną teorią i skoro w tej teorii, czy właściwie zbiorem teorii, i skoro w tej teorii używamy języka, w których przedmioty matematyczne występują pod kwantyfikatorem, to one istnieją, tak? Aczkolwiek są też takie ujęcia matematyki, według których niekoniecznie trzeba postulować, że przedmioty, o których mówi matematyka, istnieją. No, można też dopuszczać istnienie przedmiotów, które mogą się nam wydawać jeszcze bardziej wątpliwe w swoim istnieniu od przedmiotów abstrakcyjnych, bo przedmioty abstrakcyjne, matematyczne w szczególności, to przynajmniej istnieją wiecznie. Tak, natomiast są takie przedmioty, które istnieją przez to, że pełnią jakąś funkcję w kulturze, tak, czy w społeczeństwie, na przykład pieniądze. Tak? Czy dlaczego pieniądze, które
To znaczy, to nie, nie chodzi o to, czy istnieje ten papier, prawda? Tylko czy istnieje te 50 zł. Tak, to, że ten papier to jest 50 zł, to zależy od pewnych konwencji społecznych, to znaczy od tego, czy ja tym papierkiem mogę zapłacić czy za towar czy usługę i on zostanie zaakceptowany. Tak? Czyli innymi słowy, gdyby ludzie nie używali pieniędzy, to by ich nie było. W związku z tym powstaje pytanie, czy one istnieją, czy nie, bo tak, bo to istnienie jakby wisi na społecznych konwencjach. Tak? Jeszcze bardziej wisi na społecznych konwencjach, jeżeli płacimy nie banknotem, tylko kartą kredytową. Tak? Także niemniej tutaj w tej dziedzinie też jestem skłonny zgodzić się z innym filozofem Johnem Searlem, który twierdził, że takie przedmioty istnieją. Dlaczego istnieją? No dlatego, że one na nas działają. To znaczy istnieje to, o co możemy się potknąć. Ponieważ o pieniądze stale się potykamy, to one istnieją. Dziękuję. Teraz to samo pytanie do pana profesora Żelanica. Czy istnieją obiekty materialne i ich pochodne? Czy też można przyjąć jakąś bogatszą ontologię? Jakie sposoby istnienia mogłaby ona obejmować? Tak. Dziękuję, to bardzo, bardzo ciekawe, być oczywiście bardzo trudne pytanie. Czy istnieją tylko przedmioty materialne? Oczywiście na pewnym poziomie rozumiane pytanie to może razić nazwijmy to tak, prostą uczciwością. Znaczy, pojęcie materii jest pozorą dużo trudniejsze niż nam się wydaje, zależy w jakim sensie bierzemy materię, czy w sensie potocznym, czy w sensie fizyki atomowej, czy w sensie Arystotelesa, czy jeszcze jakim innym. Materia może się okazać bardzo wielką, nie jednym pojęciem, a całą grupą pojęć, które nie mają wiele ze sobą wspólnego. I to ta prostoduszność, którą powiedziałem na wstępie, polega na tym, że sobie wyobrażamy, że no, rzeczy to są światy zamienione, czy światy zapewnione głównie takimi chunks of stuff, jak to mówią w Rosasie, kawałkami mięsa, kawałkami tworzywa, kawałkami surowca, które są w pewien sposób przygotowane, które tylko przed nami stoją, czy leżą, czy siedzą. Państwo są takim chunks of stuff, czy cały ten budynek jest takim chunks of stuff, czy te butelki, czy te talerze, czy wszystko inne, to jest właśnie to, co naprawdę istnieje, takim szepkim, dosadnym, nie powiedzmy, w wulgarnym sensie. Ale po bliższym będzie okazuje się, że te wszystkie chunks of stuff to są tylko chmury atomów, konstruujemy w naszej poznaniu słowu rzeczy, którym przydajemy pewne przeznaczenie, na przykład ten przedmiot nie jest dla nas jakąś figurą geometryczną, jest kubkiem do picia wody, jest czymś do czegoś właśnie, czymś, co zostało wytworzone z myślą, pewnym zastosowaniem przez człowieka, także jest zawieszony na całym mnóstwie społecznych konwencji jako kubek społecznych konwencji, ale również społecznych zwyczajów, które są z kolei zawieszone na innych zwyczajach i konwencjach, ale nie tylko na nich, również na biologicznych potrzebach, na całym mnóstwie innych rzeczy. Także cała ta historia z chance z kawałkami surowca, czy z kawałkami materii okazuje się niewiarygodna, jeżeli się zapowiem się, że troszeczkę wyjadę. Przyjmuję w tej chwili o podejściu z punktu widzenia fizyki atomowej, czy materii Arystotelesa, to jest jeszcze trudniejsze. Ostatnio mówię, że materia jest się najtrudniejsze pojęcie, dlatego że nic sensownego nie można powiedzieć, z wyjątkiem tego, że jest możliwością przyjęcia jakiejkolwiek formy. Także sprawa jest bardzo trudna, jeżeli właściwie samo pytanie w pewnym sensie źle postawione, dlatego że najpierw trzeba co się rozumie przez materię, czy materialność, jeżeli miałoby się to na to pytanie w sposób nie ma co odpowiedzieć. Ja podam tylko inny przykład tego ze słowy, to samo po linii tego, co był znakomity przedmówca, był łaskaw powiedzieć wcześniej. Mianowicie znaczenie, znaczy sens istnienia, czy wyczuwalność istnienia polegające na tym, że pewne rzeczy nas oddzielują, pewne rzeczy nas oddzielują. To jest to niemieckie skojarzenie tematyczne, wielkość, kraj, rzeczywistość. To chodzi o wielkie, działać, oddziaływać na coś. To na przykład, że państwo na nas oddziałują, że państwo nas wyzywają do tej ciężkiej pracy, jako odpowiadanie na tego rodzaju pytania, jest spowodowane tym, że państwo tu są, tu właśnie istnieją, w tym budynku istnieją, nie w ogóle istnieją właśnie w tym budynku. Są w takiej liczbie, a liczba jest pewną cechą abstrakcyjną państwa, jakby nie jest czymś, co się utożsami z państwem jako osobami ludzkimi, ale jest czymś, Państwo jako grupie zakotwiczone, ale jednak od nich różne. Liczba i również orientacja przestrzenna, że państwo patrzą na nas. My patrzymy na państwo, jesteśmy tak usadzeni, że zmuszeni jesteśmy na siebie patrzeć. Orientacja przestrzenna to jest coś, co bardzo oddziaływa na naszą sytuację, również na państwa sytuację. Znaczy byłoby zupełnie, gdybyśmy wszyscy wrócili na samym kierunku, w tą samą stronę, ten zacząłbyśmy bawić na siebie, prawda, patrzeć na nami czy na ekran.
ale orientacja nie jest czymś materialnym, jest czymś geometrycznym, jest czymś matematycznym, jest czymś abstrakcyjnym, jest czymś uchwytnym, zmysłowo na bazie, na fundamencie czegoś materialnego, a z czymś materialnym utożsamia, dającym się tożsamić. Także moja odpowiedź na pytanie, na które miałem odpowiedzieć, jest zdecydowanie negatywna. Nie, jest niecenne stoi innych rzeczy oprócz tego, co wulgarnie, czy mniej wulgarnie, pospolicie czy niepospolicie nazywamy rzeczami materialnymi. A jeszcze mam jedną minutę. I oprócz bytów matematycznych i oprócz bytów społecznych, cieszę się, że był znakomity przedmówca, był łaskaw jako kierownik zakładu filozofii społecznej właśnie, wiem coś, nie coś na temat pieniądza, czy no niestety głównie jednak w tym charakterze, a nie praktycznie, czy na temat obowiązku, czy na temat powinności, czy obietnicy, czy zobowiązania. Są wszystko byty, które nie są materialne, które wchodzą, bo mówimy, byty matematyczne istnieje w pewnym określonym momencie czasu, że jak się podpisuje traktat pokojowy, ten traktat zaczyna obowiązywanie tego traktatu na ten początek w czasie, ale nie jest czymś materialnym, jest rzeczą, która leży obok układających się stron, czymś takim jak stół między nimi, czy ława, czy coś podobnego, to jest czymś właśnie niematerialnym, dostępnym tylko ich umysłom. Ale jednak odróżnienia bytów matematycznych istniejących poza czasem. Istniejących właśnie w czasie, wchodzącym w czas w określonym momencie i wychodzącym, wyskającym z istnienia w określonym momencie czasu. A oprócz tego są tak zwane byty czysto intencjonalne, np. Pan Tadeusz, czy Odyseusz, czy Achimus, czy Kmicis, tylko Państwo będą uprzejmi wskazać sobie powieści literackie. To są byty, o których też można powiedzieć, że w pewnym sensie istnieją, w pewnym słabym sensie istnieją, czy smok pod Babelskim, czy Mazowiczem, co Państwo jeszcze nie chcą. O tych rzeczach można wypowiadać sądy prawdziwe, umieszczając je odnośnie dziedziny ontologicznej, domeny ontologicznej. Można się na nie spierać, można je kontynuować jakoś w kolejnych dziełach literackich, czy zmieniać nawet, ale nie będzie się przyznawało tego, że żadnego rodzaju istnienia jakimś przyznaniem nam, jako ontologicznym. A jednak nie można nie powiedzieć, że w ogóle nie ma, że są niczym, w sensie mocnym nie istnieje, nie można powiedzieć, że nie istnieją. W jakiś sposób jednak również one istnieją, te czysto intencjonalne. Czasami są one bardzo przemyślnie połączone z bytami materialnymi, ale to wymagało osobnego rozwinięcia, które oczywiście nam czasu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan profesor Gobler, Grobler, 3 minuty. Ja może nawiążę właśnie do tej kwestii przedmiotu intencjonalnej i do kwestii, do drugiej części pytania, mianowicie sposoby istnienia. Zasugerowałeś, że te przedmioty intencjonalne istnieją w jakiś inny sposób, czyli jakoś inaczej, niż coś innego. Otóż to pytanie o sposoby istnienia jest dość mocno zakorzenione w tradycji polskiej filozofii za sprawą Ingardena, natomiast generalnie wydaje mi się, że trafniejszym ujęciem różnicy, która jest wyczuwalna w przypadku różnego rodzaju przedmiotów, jest różnica nie tyle co do sposobu istnienia, bo skoro nie wiemy, czym jest istnienie, to tym bardziej nie wiemy, czym jest sposób istnienia. Tylko właśnie lepiej jest mówić o różnicach między różnymi kategoriami przedmiotów. Mogą być przedmioty materialne, tak? Mogą być przedmioty abstrakcyjne, mogą być przedmioty fikcyjne i tak dalej. A to, co różni między sobą, to być może kryteria tożsamości związane z istnieniem. Mianowicie przedmioty fikcyjne często są przedmiotami bardzo podobnymi pod wieloma względami do przedmiotów powiedzmy, że materialnych, tak? Czy Kmicic, powiedzmy, jest podobny pod wieloma względami do rzeczywistych ludzi. A jednak Kmicic to może nie jest dobry przykład do ilustracji tego, co chcę powiedzieć, ale powiedzmy James Bond. Jest podobny do nas, tak? Natomiast inaczej się go identyfikuje niż każdego z nas. Mianowicie zasada ciągłości czasoprzestrzeni tutaj nie obowiązuje, bo James Bond się urodził, już nie pamiętam, albo ten brat. W pierwszej połowie XX wieku, albo gdzieś tam. Są dwie wersje. Historię narodzin Jamesa Bonda. Tak? I w związku z tym, ile dziś James Bond ma dzisiaj więcej niż jedną liczbę lat. Tak? A jednak jest identyczny. Natomiast identyczny w jakimś takim luźniejszym sensie, no, przez generalnie przez tę konwencję historii szkoły, z którym się bądź.
Czyli być może, że mam kryteria tożsamości luźniejsze, tak, niż rzeczywiści ludzi, tak, czy materiały ludzi. Dziękujemy. Pan profesor Żołaniec. Tak, dziękuję bardzo za to światło uwagi, bardzo mi to pomogły. Znaczy, ja upieram się wydaje przy słownictwie sposobów istnienia, taka terminologia, czy takie wrażenie ma swoją tradycję, ale jeśli o nie chodzi o kategorie, czy domeny, czy dziedziny ontologiczne, czy sfery ontologiczne, czy jeszcze jak chcielibyśmy to robić. Sam jest mógł zaprosić Gardena, jest jeszcze inny wybitny filozof niemiecki, też taki trudny do skwalifikowania, jak kolega Hartmann, o którym tam sobie słyszałem, który nie należał się do żadnej szkoły, czy żadnej kapliczki. Ja mam akurat doktoranta, który zajmował się profesjonalnie dość intensywnie i znam kilku filozofów, którzy się tym zajmowali, że Państwo to zainteresują. Nikolaj Hartmann, nie Jan Hartmann, tylko Nikolaj, bo tam przez 2N na końcu. Ciekawie się filozof, miałbym powiedzenia, że jest domena, czy sfera ontologiczna. Ale jeśli chodzi o rozstrzygnięcia na poziomie terminologii, to jestem całkowicie tolerancyjny, otwarty na wszelkie możliwe sugestie. Natomiast warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób one są powiązane. W jaki sposób są powiązane. Jest taki wielki filozof angielski Russell, Bertrand Russell, Sir Bertrand Russell, Państwo słyszeli. Znany może dużo bardziej jako matematyka, autor fundamentalnego dzieła, który napisał z innym filozofem Whiteheadem, w tym pryncypie matematyka, gdzie położył podwaliny współczesnej metamatematyki, czyli nauki matematycznej o matematyce, redukując całą terminowością, przez to również całą matematykę do logiki. Zanim to zrobił, pracował w filozofię metafizyczną, filozofię ontologiczną, filozofię logicznego atomizmu, który przyjmował nie mniej niż trzy różne sposoby istnienia, czy trzy różne sensy, w jakie można powiedzieć, że coś istnieje. W tym pewnym, najbardziej podstawowym sensie, zwanym Karmen Dejskim, istnieje wszystko. Istnieje wszystko, czy to cokolwiek można pomyśleć, czy powiedzieć, czy to można w jakikolwiek sposób doznać, również nasze sny, nasze marzenia, nasze urojenia, nasze wizje jakieś czy bardziej niemistyczne, jak w większości wypadków, jeśli mamy wizje, to nie są to wizje mistyczne. Niczym przygrywanie, które mają mistyczne i wpowiadają się do siebie. Ale jest jeszcze wyższy poziom istnienia, kiedy to, czy bardziej wymagający poziom istnienia, kiedy to chodzi o to, żeby powiązać byty dawna tych różnych rodzajów doświadczenia ze sobą w sposób rozumny i stworzyć pewien rodzaj mapy ich korelacji. I wtedy okazuje się, że niektóre z nich są tak bardzo izolowane, że nie możemy ich uznać za nic więcej niż właśnie przewidzenia, czy sny, czy marzenia. A inne z kolei stanowią tak gęstą siatkę epifanii, objawień się wzajemnej korelacji, że musimy wiedzieć, że są wspólnotą, że są częścią świata realnego. Także raz miał jeszcze trzeci poziom istnienia, który był rozumiem, że pewnej koncepcji Frege'ego, innego wielkiego filozofa niemieckiego, no, Gerhardtowa Frege'ego, którego nazwisko nie padło, jak dotąd też chyba. Zgodnie z którym istnieć, to nie być wartością zmiennie związanie, ale być funkcją propozycjonalną, która jest spełniona. To znaczy jest istnienie byłoby wtedy cechą nie bytu, ale funkcji propozycjonalnej, to znaczy wrażenia typu XXX, czy kropka, 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 czy XY jest tym czy tamtym. Jeżeli jest coś, co pasuje do funkcji, to zostaje zdanie prawdziwe, to znaczy, że ta funkcja jest istniejąca, jest realna, jest odnośnie do czegoś istniejącego. Także raz ją wyrafinowałem i nie Państwo serio zainteresowałem tą problematykę, bo odsyłam do filozofii logicznego, którą wyrafinowałem koncepcję istnienia, ale wyrafinowałem co raz w sposób jest przekonujący. Także to jest coś, co można czytać nawet jako laik filozofii zainteresowany i z czego możemy mieć jutro pożytek. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ostatnie zdanie do tego pytania, pan profesor Grobler. Chciałbym na zakończenie tego pytania podzielić się pewnym odkryciem, które zrobiłem właśnie na tej dzisiejszej debaty, czyli tam wczoraj. Mianowicie w dziedzinie przedmiotów, które istnieją społecznie, odkryły przedmioty częściowo istniejące. Takim przykładem takiego przedmiotu jest dzisiaj Trybunał Konstytucyjny. Pan profesor Szefanec. Właśnie mogę powiedzieć pas, chyba przeczytałem poprzednią reakcję, wszystko co mam powiedzieć na ten temat. Okej. Trzecie pytanie i ostatnie z tych głównych, które przygotowaliśmy. Czy pytanie Leibnica, dlaczego istnieje raczej coś niż nic, jest źle postawione, czy też wyraża fundamentalny problem filozoficzny? Pan profesor Grobler i 5 minut. Myślę, że jedno i drugie. To znaczy jest pytaniem fundamentalnym i jest źle postawione. To znaczy tak, jest pytaniem fundamentalnym, dlatego że on jest odpowiedzialny za powstanie filozofii w naszym kręgu kulturowym.
bo to zanim Leibniz postawił je w swoim sformułowaniu, no to on obecny już właśnie u pierwszych filozofów greckich. Mianowicie to było pytanie o to w związku z tym, że rzeczy, przedmioty potocznego doświadczenia powstają, zmieniają się, giną, to mogłyby nie powstać, a jeżeli mogłoby nic nie być. Więc żeby w ogóle coś było, to musi być coś takiego, co starożytni Grecy nazywali archę, czyli początkiem zasadu bytu, co umożliwia istnienie zjawiska, czyli tych przedmiotów, które widzimy. I to pytanie właśnie było pierwszym pytaniem filozoficznym, o którym słyszeliśmy w związku z naszą filozofią, więc jest niewątpliwie fundamentalne. I tak samo właśnie ona się łączy, znaczy z tym pytaniem się łączy pytanie o istnienie Boga, o którym Wojtek wcześniej wspominał, tak? Bo ona właśnie też jest takie fundamentalne. Skąd wziął się świat, tak? Słyszeliśmy w sądzie publicznym, że spora część respondentów wskazywała na Boga, bo właśnie co się wydaje właśnie być taką odpowiedzią na to. No na to fundamentalne pytanie, że coś musi istnieć, żeby mogło istnieć to, co mogłoby nie istnieć. Tak? Czyli coś musi istnieć takiego, co umożliwia istnienie tego, co mogłoby nie istnieć. No ale to właśnie nas, to pytanie jest o tyle źle postawione, że ono nas stawia przed takim dylematem. Albo nas prowadzi do nieskończonego regresu, albo do tego, że między tym początkiem, czyli między tą racją dla wszelkiego bytu, a resztą bytu nie bardzo widać związku. No bo jeżeli pytamy, powiedzmy, odpowiemy na to pytanie i powiemy, no istnieje raczej coś niż nic, dlatego że istnieje jakiś taki byt, który nam zapewnia istnienie czegoś innego, to możemy zapytać pytanie, no a skąd ten byt się bierze, tak? Jeżeli Bóg stworzył świat, to skąd się wziął Bóg, na przykład, tak? To jest, no i w związku z tym to pytanie prowadzi do takiego nieskończonego regresu. Albo nas prowadzi do takiej zagadki, jaki jest związek między tą racją dla wszelkiego bytu, a tym bytem, tak? Czyli na przykład, jeżeli tym archę jest, jak powiedział Anaximandros, apeirum, bezkres, z którego wyłaniają się wszystkie byty, to jest pytanie, a dlaczego się one wyłaniają? Jak to się dzieje, że one się wyłaniają? Dlaczego z czegoś nieokreślonego coś się wyłania? Albo jeżeli Bóg stworzył świat, to powstaje pytanie, a po co taki interes? I teraz, jeżeli powiedzmy, przyjrzymy dowody świętego Tomasza na istnienie Boga, dowód z przyczynowością, mówi coś takiego, każda rzecz ma swoją przyczynę innej rzeczy, a ta jakiejś innej rzeczy i tak dalej, więc musi istnieć pierwsza przyczyna, która nie ma przyczyny w żadnej innej rzeczy i tą rzeczą jest Bóg. No ale tak jak to powiedziałem, to tutaj w tym argumencie jest prosty błąd logiczny, bo jeżeli każda rzecz, to wniosek jest sprzeczny z przesłanką. Jeśli każda rzecz ma swoją przyczynę, to nie ma takiej rzeczy, która nie ma swojej przyczyny, więc nie może to być Bóg. Z tym, że Tomasz był mądrzejszy niż ja i się zastrzegł, że każda rzecz w świecie ma swoją przyczynę. W związku z tym on mówi, w związku z tym on może się odwołać do Boga jako czegoś takiego, co nie ma swojej przyczyny, bo Bóg jest poza światem. Tylko że jeżeli Bóg jest poza światem, to powstaje pytanie, jak możliwy jest związek przyczynowy między Bogiem a tym, co jest w świecie. Także mamy taki dylemat. Albo nieskończony regres, albo zerwanie związku. Dziękuję bardzo. Pan profesor Żołądz. Tak,
dziękuję. Akurat teraz nadeszła ta chwila, kiedy mogę się po raz pierwszy nie zgodzić z profesorem Bogdanem. Tak, tak. Ale to byłoby, znaczy, może odmiany na zagadnień historycznych, na przykład jest zdania, że pytanie na jednicach układu Jadwig, Pito, Kelkeszons, Gerwien, to właśnie pytanie, które mam chodzi. Dlaczego jest coś instytucji z pytaniem, którego Grecy sobie nie stawiali. Jest takie pytanie, ale jest innym pytaniem, ale to już podałoby bardziej do zaowocowania dyskusji między nami, może kiedy indziej mówimy. Natomiast co do pytania, czy samo to pytanie jest dobrze postawione, czy jest postawione. Ja prowadzę takie rozróżnienie arystotelesowskie, ponieważ bardzo stare, między tym, że coś jest takie inne dla nas z jednej strony, a w sobie z drugiej strony. Znaczy może być, że w sobie te pytania są, to pytanie jest źle postawione, ale my o tym nie wiemy. Jeszcze nam się wydaje, mamy wszelkie powody, że jest dobrze postawione, a w sobie tego co wiemy. Mnie uczyli w szkole, dokładnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie studiowałem filozofię, że pytanie może być niepoprawne wtedy, kiedy jest albo gramatycznie niepoprawne, takie bardziej nasze pytanie nie jest. Albo kiedy jest nietrafne, czyli nie ma prawdziwych założeń, czyli ma nieprawdziwe założenie, pytanie nietrafne. Albo kiedy jest niezasadne, to znaczy nie ma więcej niż jedną odpowiedź na to pytanie. Jeżeli jest założenia, które są fałszywe, to jest nietrafne, jeśli ma tylko jedną odpowiedź, to jest niezasadne i tak naprawdę jest niepoprawne, czy źle postawione. I zastanówmy się, czy nasze pytanie jest albo nietrafne, albo niezasadne. Co to nietrafność, to jakie było ukryte założenie tego pytania, które tutaj wchodzi w grę. Znaczy, to jest raczej coś niż nic. No coś istnieje. Tak? Mamy niż na przykład, musimy się spierać na temat tego, czy pieniądze istnieją, czy nie, ale niektórych z nas bardziej, niektórych mniej. Ale no, zgodzimy się wszyscy, że różne rzeczy istnieją. Może akurat to, co pan czy pani uważa, że rzeczy istniejące jest różne od tego, co ja za takie uważam, ale że coś istnieje, to się zgadzamy. Natomiast takim głębszym, bardziej problematycznym założeniem pytania, dlaczego istnieje, czy coś istnieje, jest to, że to coś, co istnieje, mogłoby nie istnieć, czyli jest całkowicie przygodne. Mogłoby nie istnieć. I teraz może być tak, że nam się wydaje, że świat jako całość jest przygodny, podczas kiedy rzeczy sam jest konieczny. Tak jak Bóg chrześcijański jest konieczny, tak jak tutaj znowu problematyka, którą musielibyśmy pogłębić w tej dyskusji, bo pytania, które Adam postawił, są powszechnie znane filozofom chrześcijańskim, to nie mieliby, żeby ktoś wyrafinowany odpowiedzi na nie. Także to jest jeszcze inna historia, ale może moglibyśmy przenieść koncepcję bytu, który skaza sui, przyczyną samego siebie, z poziomu Boga na poziom świata jako całości. Każda rzecz zasadna wzięta w świecie jako całości jest przygodna i mogłaby również nie istnieć, ale świat jako całość jest konieczny. Ale ja nawet takiego dowodu na to przekonującego nie znam. I no, moje możliwości poznawcze zdają się przerasta, może pewnego dnia przekonam, że tak właśnie jest, znam to pytanie z posiadające nietrafne założenie, że świat jako całość mógłby być rzeczywiście niż jest, dokładnie nic nie istnieć. Natomiast co do dwóch różnych odpowiedzi na pytanie, dlaczego jest raczej coś niż nic, no pierwsza odpowiedź była taka, że jest tak po prostu. Christopher Penrose mówił, że to jest ateistą, że trudno mu się pogodzić z koncepcją świata, który sobie jest tak po prostu istnieje, jest zjawiskiem bez żadnej przyczyny, bez żadnego celu. I to jest coś, co mamy kłopoty rzeczywiście. No, być może jakaś pogłębiona edukacja filozoficzna nas nauczy rozumieć, że rzeczy jednak mogą istnieć bez niczego, bez żadnego uzasadnienia, czy bez żadnej racji, tak po prostu sobie istnieć najlepsze, bez nie wiadomo skąd i po co. Ale na razie jeszcze nie jesteśmy na tym etapie i domyślamy się, że jest jakaś głębsza racja, dla której rzeczy przygodne z osobą wzięte lub w całości nawet wzięte istnieją. Czy tym czymś jest Bóg, czy uważamy po żydowsku, czy po chrześcijańsku, czy po buddyjsku, czy po deistycznemu, czy po jakiemu mówieniu, czy może jest to świat jako całość, czy może materia, czy może jakiś eon, czy jakaś praenergia, która sobie kiedyś w świecie istniała przez tego Boga, czy cokolwiek innego, jakiś absolut, znaczy mówiąc, który to wszystko w pewnym specyficznym sensie tego słowa stworzy, który jest racją tego wszystkiego, co widzimy. To jest druga odpowiedź, alternatywna w stosunku do tej pierwszej, która brzmiała, przypomniałem, że świat sobie tak po prostu istnieje, nic tego nie zalega, bez żadnej racji przyczyny, tak sobie po prostu istnieje, jak rzecz zupełnie przypadkowa, bo się tak pięknie zdarzyła. Także jeżeli ta odpowiedź nas nie zadowala, ona nas nie może odwołać, że w sumie cały czas poszukuje jakiejś racji, to sięgamy po Boga, czy po wszechświat, czy po jeszcze coś innego, jak się pyta absolutnie, który właśnie ostateczną racją istnienia tego całego galimatiasu, którego jesteśmy częścią. To byłaby ta druga odpowiedź, która być może tylko dla nas jest naprawdę druga odpowiedź, bo tak jak mówię, że z punktu widzenia naszych możliwości poznawczych, tego co my wiemy, to pytanie ma dwie różne odpowiedzi, ma więcej różnych odpowiedzi. Być może w samej naturze, sama w sobie ma tylko jedną odpowiedź i wtedy jest niezasadna. My tego jeszcze nie wiemy i jeszcze jakaś chwila, którą zajmujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
pan profesor Dober, co na to? Znaczy, źródłem nietrafności tego pytania jest między innymi to założenie, że istnieje jakieś ostre przeciwstawienie konieczne przygody. Tak? Czyli, że byty, te różne byty w świecie są przygodne, a musi być coś koniecznego, co możliwie istnieje tym bytom przygodnym. Czy tak jak to powiedziałem wcześniej, prosi, musi być coś, dzięki czemu może być coś, co mogłoby nie być. Tak? Otóż to rozróżnienie między koniecznym a przygodnym wydaje się względne. To znaczy możemy mówić, że coś jest przypadkowe ze względu na coś innego. Czy coś jest konieczne ze względu na coś innego. Czyli na przykład koniecznie musiało nastąpić coś to i to ze względu na prawa fizyki. Tak? Ale teraz czy prawa fizyki są konieczne? Prawa fizyki mogły być inne niż są, a więc nie są konieczne. Ale można... I z każdą rzeczą, o której twierdzimy, że jest konieczna, możemy tę tezę o konieczności podważyć jakąś próbą relatywizacji tego pojęcia konieczności. Konieczny ze względu na coś. No i także myślę, że to jest właśnie źródło nietrafności tego pojęcia. Dziękuję. Pan profesor Żołnierz. To jest bardzo dobra obserwacja. Bardzo ciekawa obserwacja. Cieszę się, że nie przypadkowo ją zrobiłeś. Ale w jej świetności zwycięża jednak klasyczny teista. To znaczy ktoś taki, kto konstruuje sobie Boga. Nie wiem, czy po chrześcijańsku rozumianego, ale Boga jako byt doskonale ponadświatowo, to może tak powiem, że wykluczy to wszelkie marginesy niekonieczności, przygodności. Podczas kiedy wszelka konieczność immanentna, gdybyśmy chcieli jeden dowolny świat, jak wzięty jako całość, to rzeczywiście to byłby ten konieczny. Wszelka konieczność wewnątrz światowa, na świata immanenta, dawałoby się sproblematyzować świetle właśnie tego nastawienia, czy dzięki tym nastawieniom, które ty tutaj przedstawiłeś, nie twierdzę, że to jest twoje, ale to jest nastawienie, które można mieć, które jest racjonalne w ten sposób. Także śmiałbym podejrzewać, że w konfrontacji między, czy w konfrontacji z tego, co jest stanowiskiem uwzględniającym rozróżnienie między, też czyniącym względy, relatywnym rozróżnieniem między koniecznym a przygodnym, jednak pewną naturalną przewagę miał klasyczny teista, czy powiedzmy deista, ktoś, kto wierzy w pozaświatowego Boga, który jest ten absolutnie doskonały i konieczny, który świat stwarza jako zewnątrz. Oczywiście wtedy pojawia się problem tego, w jaki sposób możliwe są działania przyczynowe, które wypunktowałeś. To jest rzecz, jest najmniejszona trudnościami. Państwo wiedzą, dlatego powiedziałem, że na początku you are in for three deep water. Jesteście Państwo na drodze ku bardzo głębokim wodom, w tym przypadku filozoficznym. Dziękuję bardzo. To, że to pytanie jest właśnie z jednej strony fundamentalne, a z drugiej strony źle postawione jako nietrafne, to czyni z tego pytania typowe pytanie filozoficzne, bo być może, że większość pytań filozoficznych, jeśli nie wszystkie są tutaj natury. I pewnie z tego powodu Ludwig Wittgenstein kiedyś powiedział, że nie istnieją żadne problemy filozoficzne. Ale jednak, ale nie miał racji dlatego, że one nas ciągle uwodzą. Ciągle się o nie potykamy. Może nie wszyscy, ale filozofowie ciągle się nie potykają, więc w tym sensie istnieją. W tym sensie istnieją i są istotne z tego powodu, że choć nie mamy na nie ostatecznej odpowiedzi, to jednak próba odpowiadania na te pytania ujawnia nam, jakby to powiedział z czasą, gramatykę naszego myślenia. Czyli na przykład nam ujawnia to, że rozróżnienie na przygodne i konieczne jest względne. Dziękuję. I ostatnie zdanie do profesora Żołnierza. Cieszę się, że zabraliśmy na tej drodze ku rozważaniom, które łączą naszą debatę z jednym z poprzednich temat, kiedy dyskutowaliśmy też nad najemnicem, na bardzo konkretnym tematem, mianowicie najlepszości naszego świata, innych możliwych światów. To wiem, że były pewne wątki dotyczące tego, czy świat jest konieczny, takim, jakim jest, z punktu widzenia samej logii, czy samej fizyki, czy samej metafizyki, czy też jest potrzebna jakaś boska dobroć. To jest dodatkowe założenie, które pozwoliłoby wybrać między tymi dobrymi światami.
sam punkt tego ostatniego wątku, czyli ostatniej wypowiedzi mojego znakomitego kolegi, to powiem, że nawet jeśli pytanie będące pokłania tym krewinem, to jest pytanie z rozdziału 7 zasad natury łaski, zasad natury łaski, jest ten krótki tekst, który jest z początku 18 wieku przetłaczony jest w Polsce, taki autorowy tekst, który chcę po prostu sam zobaczyć. Jest pytanie, które sam Leibniz próbował uzasadnić, pokazać, że on jest na swój sposób tej zasady, dlatego że w następnym zdaniu dodaje, jako sprawozdanie wyjaśnienie swojego pytania, dlaczego zawsze coś niż nic. Kangolie, plus simple, plus facile, que quelque chose. Gdyż nic jest o wiele łatwiejsze i prostsze niż coś. Wiemy z własnego doświadczenia, dużo łatwiej i prościej nic nie zrobić, niż zrobić coś. Dlatego, jeżeli coś istnieje raczej niż nic, to musi wziąć się w uzasadnienie tego faktu. I nawet jeśli jest to pytanie nietrafne, być może rzeczywiście wszystkich z punktu widzenia tak zwanego codziennego rozsądku, czy zdrowego rozsądku, w pewnym określonym sensie tego słowa, w większości pytań filozoficznych są pytania, w jaki sposób naiwne, czy dziecinne, czy niemądre, ale pytania, których nie możemy sobie stawiać. I nawet jeśli jest to pytanie nietrafne, to jest to pytanie, które poważni filozofowie sobie ciągle zadają, przygotowując się do tego wystąpienia, zrobiłem przegląd najnowszych publikacji w zakresie tej tematyki. Znalazłem x artykułów, najpoważniejsze, najbardziej promowane w czasopismach, zbroi w aparaturę zaawansowaną, w aparaturę logiczną, matematyczną, mówię jeszcze jako inną, czy też świat jeszcze jako inną, która próbowała stworzyć narzędzie do rozprawienia się z tym naszym pytaniem, dlaczego jest raczej coś niż nic. I nawet jeśli jest to pytanie trafne, to nie jest to jakiś ewidentny, łatwy do wykazania sposób nietrafny. Trzeba się spodziewać. Jeśli Państwo mieliby kiedyś nam okazję wykazać absurdalność, dowodnie wykazać absurdalność tego pytania, to bardzo proszę, zachęcam. Będę zbiorowy Państwa za jedną organizatorów tego spotkania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tym komentarzem kończymy część główną debaty. Bardzo dziękujemy za odpowiedzi, za dyskusję. A teraz zapraszam Państwa na wstąpienie na drogę ku głębokim problemom. Natalia ma mikrofon i zapraszam. Krystyna Szukajna. Chciałam spytać, czy i na ile istnienie wiąże się z energią, świadomością bądź samoświadomością? Który z panów chciałby powiedzieć? Znaczy na bezpośrednio się nie wiąże, bo wśród rzeczy, które istnieją, jedne mają świadomość, inne nie mają świadomości. Co dopiero samą świadomość. Natomiast z energią o tyle, że jednym z kryteriów istnienia jest oddziaływanie. Tak? Czyli na przykład dlaczego uważamy, że eter nie istnieje. Dlatego, że Einstein udowodnił, że ruch względem eteru jest niewykrywalny. Tak? Czyli teoretycznie moglibyśmy sobie pomyśleć, że eter istnieje, tylko że nie możemy go w żaden sposób wykryć. Ale jeżeli nie możemy go w żaden sposób wykryć, to się o niego nie potykamy, czyli on nie istnieje. Tak? Także w tym sensie z energią istnienie jest związane. Jeszcze trochę nawiążę do ostatnich słów Wojtka, także trochę nie na temat, mianowicie jest taki dowcip, że ona pyta męża, co robisz? Nic. Wczoraj robiłeś to samo, jeszcze nie skończyłem. Także ten dowcip pokazuje, że Leibniz nie miał racji, że nic jest trudniejsze od czegoś. Komentarze, pytania? Zapraszamy. Powiem tylko, że oczywiście świadomość i samoświadomość wiąże się najbardziej z istnieniem, w tym sensie, że jest kryterium świadomości, jednym z kryteriów istnienia jest to, czy mamy świadomość, która to miałoby istnieć, żeby nie istnieć, albo samoświadomość, czego to przykładem jest kartezjusz, który jest faktu, że jest świadom tego, że myśli, więc skoro, że jest, to robi to tylko sum. Mieć świadomość czegoś, czyli tym bardziej mieć samoświadomość samego siebie, swoim własnym jaźnią, czy swoim własnym transmontalnej jedności percepcji, jest pewnym argumentem, bo czasem tych filozofów mają bardzo silny argument, to istnieje tego czegoś, czego się robi, czy ma to drugi związek. Proszę bardzo. Piotr Dorzewski. Ja mam takie pytanie, czy może coś jednocześnie być i nie być pod tym samym względem? I jeżeli nie, to czy filozof może jakby zwrócić uwagę mechanikowi kwantowemu, że nie ma racji twierdząc, że coś może być w dwóch miejscach naraz.
Znaczy, o ile wiem, to teoria kwantów nie mówi, że coś może być w miejscach naraz, tylko mówi, że jeżeli oznaczymy pęd, to jest nieoznaczone położenie przedmiotu, czyli w tym sensie. Czyli ono nie tyle, że jest znalazł w miejscach, co że jest w takim stanie, który nie pozwala określić w którym. Teraz, czy coś może być i nie być zarazem, no to właśnie wydaje mi się, że w takiej sytuacji jest teraz Trybunał Konstytucyjny w Polsce, bo on egzemplifikuje takiego mema, który powstał jeszcze w samych początkach awantury do Trybunału Konstytucyjnego. On się okazał proroczy, mianowicie słowa były takie: Trybunał Konstytucyjny orzekł, że jest niezgodny z Trybunałem Konstytucyjnym. No i właśnie w tej chwili Trybunał Konstytucyjny nie zachował swojej ciągłości prawnej, czyli w tym sensie nie istnieje, no ale jednak coś tam orzeka, czyli w pewnym sensie, czy jakoś istnieje, to się tak istnieje i istnieje. Znaczy, co do sprzeczności tej prawa słowa, mówi, że nic nie może być takie, nie takie, w tym samym czasie, pod tym samym względem. I tutaj to powiedzenie kato, pod tym samym względem jest na tyle pojemne, że można znaleźć zawsze różne właśnie względy, różne punkty widzenia, różne specyfikacje, pod którymi dana rzecz jest albo taka, albo nie taka, albo jednocześnie taka, albo nie taka. W związku z tym zawsze jest szansa, żeby obronić zasadę sprzeczności przed zarzutami jakiegoś specjalisty, czy jakiegoś fizyka kwantowego, czy jakiegoś. Ja parałem się podobnymi przypadami z fizyki kwantowej, Grzentynia i inne tury. I też pisałem to jego na temat różnych względów, czy sposobów wyrażenia tych względów, które separowały jego przedzimowy, pozornie sprzeczne predykaty, żeby się mówi, że one przysługują tym samemu bytowi, czy tym samym przedmiotowi, ale pod różnymi względami. Że to jest taka pewna formuła, która nie potrafi zmyślić. Czyli można sobie zasadę sprzeczności ocalić. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Kolejne pytanie. Proszę bardzo. Michał Graban. Ja chciałbym poprosić panów o odniesienie problemu istnienia do takich współczesnych pewnych przemian, które są związane z tą formą wirtualności, środków masowego przekazu. Kiedy mamy do czynienia nie z oryginałem, tylko z pewną falsyfikacją, z pewną symulacją, jak mówi Baudrillard, że rzeczywistość nie istnieje, prawda? Czyli problem istnienia związany z rzeczywistością jako taką, tak jest w tej klasycznej filozofii u Parmenidesa, z problemem prawdy, z problemem rzeczywistości, gdzie mówi się o prawda jako zgodę sądu rzeczywistości z samą rzeczywistością. Czyli problem ten właśnie istnienia wiąże się z tymi takimi zasadniczymi zagadnieniami pewnej takiej rzeczywistości zewnętrznej. Dzisiaj w tym świecie wirtualnym ta rzeczywistość wirtualna jakby podmywa tą rzeczywistość, tą realną prawdziwość i to istnienie takie esencjonalne, takie ontologiczne istnienie. Jakby panowie się do tego stosowali? David Deutsch, taki książce The Fabric of Reality, który jest na polsku przetłumaczany jako Struktura rzeczywistości, co nie zupełnie chodzi o strukturę, tylko raczej tkankę rzeczywistości w tym tytule, napisał coś takiego, że rzeczywistość wirtualna ma to do siebie, że my z niej możemy powrócić zawsze do rzeczywistości, no tej rzeczywistej. Tak? I w związku z tym zawsze możemy odróżnić, co jest rzeczywiste od tego, co jest tylko wirtualnym złudzeniem. I rozważa taki, przy tej okazji rozważa taki argument, który towarzyszy filozofii co najmniej od przypowieści o złośliwym demonie Kartezjusza, że być może świat jest taką wirtualną rzeczywistością. No, i wytwarza w nas złudzenie swojego istnienia, czy nie świat, czy że my jesteśmy podłączeni jakoś
do jakichś komputerów w taki sposób, że się nie możemy odłączyć, tak? I zamiast tutaj uczestniczyć w debacie, to każdy z nas jest podłączony, także każdemu z nas się wydaje, że uczestniczy w debacie. Tak? I że nie możemy tego odróżnić od tego złudzenia od rzeczywistości. Rozważając ten problem David Deutsch, który zresztą nie jest zawodowym filozofem, tylko fizykiem, zajmującym się filozofią zamiłowania, napisał coś takiego, że wirtualna rzeczywistość ma to do siebie, że nawet jeżeli będzie nawet najdoskonalsza technicznie, to prędzej czy później musi nastąpić jakaś awaria, która nam pozwoli się zorientować, że byliśmy pod wpływem złudzenia. Co do tego argumentu Deutscha nie jestem pewien, dlatego że my jednak mamy taką skłonność do poszukiwania wyjaśnień każdego zjawiska. I być może, że takie awarie od czasu do czasu występują i my je jakoś wyjaśniamy. I je traktujemy nie jako awarie, tylko jakieś tam anomalie. Być może na przykład, że takimi awariami były cuda. Podobne hipotezy wysłał Stanisław Lem, czyli od jednej ze swoich powiastek filozoficznych, bodajże z dzienniku gwiazdowych Jana Tichego, jak sobie przypominam. Ale odpowiedziałbym na pytanie, co do którego nie jestem pewien, jak on było zrozumiałem, ale z tego, co zrozumiałem, to powiedziałbym, że pracowałbym tutaj bardzo z pracownikiem antropologicznym, domeny antropologiczne, czy dziedziny antropologiczne. Są różne dziedziny antropologiczne, są różne domeny, czy różne jakieś sfery antropologiczne, które jednocześnie możemy przybywać w świecie realnym, w świecie wirtualnym, w świecie społecznym, w świecie zaszczytów i honorów, orderów, skautofel i tym podobnych. Znaczy część czasu przebywamy zresztą. Zdaję sobie sprawę jednocześnie z tego, że to nie jest tak do końca świat prawdziwy, że jest to świat mniej prawdziwy, jakiegoś innego, ale nie biologicznego, w tym też jesteśmy. W kontekście rasa tego wielkiego filozofa niemieckiego, którego mam ze swoim imieniem, jest on jest taki, on jest ukuł takie pojęcie robust sensu, reality, krzepkie poczucie rzeczywistości, że trzeba, odnoszenie się do istnienia, czy to jakby wrażliwość na istnienie, przez tego uczucia, instynktu, feeling, czy sentiment, czy sens właśnie, jest to coś, co trzeba sobie kształcić. Filozof powinien sobie kształcić to poczucie, zdolność recepcji różnych mocy ontologicznych, które różne sfery ontologiczne z siebie wysyłają, właściwie oceny właściwego szczególnego. Także tutaj bym polecał lekturę rasu. Krzepkie poczucie rzeczywistości trzeba sobie kształcić. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Proszę bardzo. Andrzej Kmielowski. Mam pytanie, być może takie trochę bardziej ogólne, ale też związane pośrednio. Czy w środowisku filozoficznym, wśród filozofów jest jakby zgoda, czy jest konwencja panuje taka, że jeśli uzasadniamy coś, to powód, który podajemy, jest naoczny, wszyscy się na niego zgadzają, czy dopuszczalne są wytłumaczenia, powiedzmy takie, jakby to nazwać, tłumaczenie niewytłumaczalne, tak? Na przykład tu jest ta szklanka, ponieważ ją postawiłem, no to wszystko tłumaczę, ale skąd to ta szklanka? Diabli ją przynieśli, albo dzień ją pozostawił. Czy tłumaczenie właśnie niewytłumaczalnymi zjawiskami jest jakoś przymykane na to w środowisku filozoficznym, czy jest traktowane jak oddzielenie przez zero? Czy istnieje środowisku, istnieje w filozofii takie pojęcie Boga jako korka do zatykania dziur? Tak? To znaczy, że jeżeli nie umiemy jakiegoś zjawiska wyjaśnić, to odwołujemy się do boskiej działalności. Tak? Tłumaczymy to przez interwencję boską. Większość filozofów uważa, że traktowanie Boga jako korka do zatykania dziur jest w filozofii niedopuszczalne, ale mówię większość, bo tak jak pan zapytał o to, czy w środowisku filozofów jest zgoda co do tego, no to mogę powiedzieć tak, że w środowisku filozoficznym nie ma zgody na ani jeden temat. Tak, zresztą może dlatego filozofia jest taka pasjonująca i dlatego
dyskusje filozoficzne są takie interesujące i ciągle pogłębiają nasze rozumienie naszej gramatyki. Myślę. Dziękuję. Pan profesor Żołnierz. Podałbym tylko tyle, że ta koncepcja Boga jako zawodnika rzeczy stop, czyli stop, gap, go, stop, gap, go. Jest charakterystyczna naszego filozofii anglofońskiej, czy anglosaskiej, anglojęzycznej niż filozofii w ogóle. Ale tej ostatniej, raczej tej pierwszej, lepszym żołnierzem, prezentantem jest mój znakomity kolega Świata, że ja od tego chciałbym się teraz dystansować. Natomiast odpowiedź na pytanie, zgadzam się oczywiście z Adamem, że filozofowie kłócili się o wszystko i konsensus jest utopią wśród nas, ale zgoda jest generalną tendencją do tego, żeby zaczęły się od argumentów, które nie powołują się na dziwożony, wróżki, jakieś dżyny, czy co tam mógłby uprzejmie wymienić, tylko na jakieś inne bardziej akceptowalne, czy intuicyjne, czy dające się zaakceptować, plauzybilne się to mówi, przesłanki, które przemawiają do naszej intuicji, ale intuicji pojęte jako na moc poznawcza, a nie na naturalną. To jest raczej, bo filozofia jako dziedzina naukowa, czy dziedzina, która chciała być naukowa, stara się jednak bazować na przesłankach, czy stosować się przesłankami, czy bardziej racjonalnie. Więc to odpowiedź na to pana pytanie, bo jest to właśnie tak. Czyli naukowa, to znaczy, że czasem niektórzy mówią, że filozofia nie jest, różni się od nauki tym, że właśnie, że nie ma konsensusu. Otóż też nie ma konsensusu. Znaczy konsensus w naukach ścisłych dotyczy problemów sprzed kilkudziesięciu lat, natomiast na froncie jest ciągle problem. Dziękuję. Czy są kolejne pytania? Może ja zapytam, a co pan profesor na temat metakosmologii Zbigniewa Jacyny? Czy państwo też panowie znają? Pan Leszkiewicza, Zbigniew Jacyna, Leszkiewicz. Fizyk, filozof polski. Przepraszam, ale nie znam. Nie znam takiego. Proszę w internecie. Proszę. Proponuję na to, żeby to Jacyna, a myśli. Proszę. To też, jeśli można, a propos właśnie do którego punktu mamy nawiązane, a propos tego, czy filozofia jest nauką i tak dalej, to tego tu wymieniony pan Ludwig Wittgenstein. I z tego, co profesor tak laicko poczytać, to z tego, co mi najbardziej ukłuło, to mówi, że nauka, filozofia jakby nie jest do końca nauką, bo jakby nie traktuje o obiektywnie mierzalnych rzeczach, takich jak nauki przyrodnicze i tak dalej, więc jakby to jest według mnie bardzo, znaczy brzmi bardzo kontrowersyjnie, szczególnie w ustach czy na stronicach tego filozofa i jak panowie, jak brzydko mówiąc, żyjący z tego, jak się odnosicie do takiego zarzutu, że to, co panowie uprawiają, może być nienazwane przez tak jakby światłego twórcę jako nauka. Czy to w jakikolwiek sposób wpływa na panów odejście dalsze? Tak, znaczy, no, rzeczywiście Wittgenstein tak twierdzi, ma rację pod tym względem, że nauki się konstytuują między innymi przez jakieś ustalenie swojej metody, a refleksją nad tą metodą zajmuje się właśnie filozofia. I nauki szczegółowe różnią się od filozofii pod tym względem, że się nie zajmują same sobą. Tak? To znaczy, nauka nie zajmuje się metodą naukową, tylko ją stosuje. Natomiast filozofia zajmuje się między innymi metodą naukową, a także metodą filozoficzną, czyli można powiedzieć, czyli inaczej to się nazywa uczenie, że filozofia jest autorefleksyjna w odróżnieniu od nauki. Także to jest ta zasadnicza różnica między filozofią a nauką i w tym sensie filozofia nauką nie jest. No nie jest jeszcze też w takim sensie, że w sensie, który można wywieźć z pozytywizmu, że nauka ma zajmować się światem,
tak? Czyli tym, co tak, ma badać świat, natomiast filozofia bada nie tyle świat, co nasze sposoby ujmowania świata, w szczególności naukowe sposoby ujmowania świata, ale nie tylko. Także na tym polega różnica. Natomiast co my na to, że filozofia nie jest nauką w ścisłym sensie tego słowa? To znaczy, to nie psuje nam samopoczucia. Tak? Zwłaszcza, że można to... Zwłaszcza, że niektórzy filozofowie uważają, że to świadczy o tym, że filozofia ma jakiś prymat nad nauką, no bo ona ustala, co to jest nauka. Inni filozofowie uważają, że nie ma wprawdzie prymatu, ale bardzo mocno oddziałuje z naukami, czyli wyniki nauk szczegółowych oddziałują na filozofię, a rozważania filozoficzne oddziałują na rozwój nauki. No i jedno i drugie można udokumentować. Także no nie mamy kompleksu niższości. Pan profesor Żołaniec. No, muszę się pożegnać z Państwem, więc szybko powiem to, co mam do powiedzenia. Ten punkt, który Pan uprzejmie podniósł, jest jeszcze zależny od faktu, czy polega na fakcie, że w języku angielskim słowo science ma jakieś świetne zastosowanie w języku polskim, słowo nauka. Science to znaczy, że się mówi nauka przyrodnicza, nauka przyrodnicza, social, myślę, że social science jest nauką społeczną. To są matematyczne, w szerszym pojęciu nie powiedzmy, to słowo matematyczne nauki doświadczalne, to są science po angielsku, filozofia, ale również matematyka. Nie, to matematyka nie jest science po angielsku. Matematyka to jest matematyka po prostu, nie science. Także z tego powodu trudno porównać. Ja tu jest zresztą jako ilustracja tego mam na sprawie kryteria filozoficzne. Kryteria istnienia nauka przyrodniczych. Bardzo ciekawa książka, polecam Państwu. Refleksja nad naukami przyrodniczymi ze strony filozofii, która jest ważnym wkładem w filozofię jako działalność naukową, ale właśnie w tym specyficznym sensie nie mam zasad. Natomiast co do samopoczucia i tych spraw, to powiem Państwu, że oczywiście jako filozof jest się wskazany na to, że pytania, które się będzie podnosiły o forum publiczne, na forum publicznym, będą zawsze odbierane przez część publiczności jako bezgraniczne na inne, czy właśnie źle postawione. Ale jeżeli przychodzi ktoś bardzo mądry, kto jest zawodowym fizykiem, chemikiem, socjologiem, czy jakimś rodzajem naukowcem właśnie, w sensie science, i zaczyna przedstawiać jakieś swoje, oprócz krytyki, przedstawiać jakieś swoje pozytywne koncepcje, pozytywne próby odpowiedzi na te pytania, udowodnienia, że są one absurdalne, to wypadają one tak przerażająco naiwnie, że sam się najczęściej ośmiesza, bez konieczności, żeby filozof go jeszcze dodatkowo ośmieszał, to sobie wymaga, to jest zupełnie niepotrzebne. Także to jest, to pokazuje, że to problemy filozoficzne, mimo tego, że brzmią bardzo naiwnie, brzmią na pierwszy rzut oka, czy ucha bardzo naiwnie, czy czasem będzie dziwnie, czy można powiedzieć niespełna rozumne, to znaczy to jest jej coś jak czynnicy, to pytanie. Jednak użyć na nie rozumne kończy jest bardzo, bardzo, bardzo trudno i ktoś, kto obozuje tylko swojej znajomości matematyki, czy fizyki, czy socjologii, czy ekonomii, czy innych takich spraw, się oświeci, więc już podaje jakikolwiek szkic rozwiązania, który chciałby chodzić za naukowo, czy prawdziwy, czy na przykład na serię. Także z tego powodu nie mam żadnych kompleksów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. Niestety muszę się udać. Dziękujemy Panu profesorowi. Wydaje się takie najłatwiej uchwytne, mianowicie
gdzie tym kryterium jest ciągłość czasu przestrzeni. Natomiast w przypadku innych przedmiotów to te kryteria są trochę wątpliwe. I tak jak mówiłem wcześniej, w odniesieniu do różnych przedmiotów można wysuwać wątpliwość, czy one istnieją, i zdania filozofów odnośnie różnych kategorii przedmiotów są podzielone. Czyli wspomniałem o tym, że można uważać, że przedmioty matematyczne istnieją, tak na przykład uważał Quine, dlatego że język matematyczny jest użyteczny poznawczo. Natomiast są filozofowie, którzy uważają, że można świetnie obyć się bez założenia o tym, że przedmioty matematyczne istnieją. Czyli można świetnie wiedzieć, że 2 dodać 2 równa się 4, nie wiedząc, czy istnieje jakieś 2 i jakieś 4. To są jakby sprawy osobne. No i istnieją dosyć rozbudowane teorie właśnie ontologiczne matematyki, które pokazują, jak można uprawiać matematykę bez założenia, że przedmioty matematyczne istnieją. To są bardzo teorie bardzo rozwinięte pojęciowo i odwołujące się do samej matematyki, czyli bardzo obficie korzystające z aparatury pojęciowej matematyki. No czy tak samo można kwestionować pogląd, czy te przedmioty, które są powołane do istnienia przez konwencje społeczne, czy one istnieją, skoro ich istnienie jest tak wątłe, że zależy od tych konwencji społecznych. Tak samo można uważać, że nie istnieją jakości, takie na przykład białość czy słodycz, istnieją tylko przedmioty białe albo słodkie. Także oczywiście takie poglądy są. I tutaj, co można powiedzieć na ten temat? Jakichś rozstrzygających argumentów nie ma. Osobiście jestem nastawiony bardziej tolerancyjnie, to znaczy uważam, że jeżeli w jakiejś dziedzinie dyskursu jest wygodnie mówić o jakichś przedmiotach, że istnieją i są jakieś kryteria istnienia tych przedmiotów, to dlaczego nie? No i tyle. Dziękuję. Nie wyświetla mi się na ekranie umysłu, że ten kolejny chętny do zadania pytania. Proszę bardzo. Jeżeli mamy takie problemy z odpowiedzią na każde pytanie, mamy orzeczenia istnieje, to może po prostu błąd jest gdzie indziej. Błąd jest w słowie istnieniu i ono jest kiepsko, jakoś nigdy nie zdefiniowane. Ale to tutaj, no i wskutek tego, że ono jest to zdefiniowane, to z definicji można dobrze odpowiedzieć na takie pytanie. No, jest dobrze zdefiniowane. No, ale trzy pytania pan tutaj zadawał i wszystkie trzy zawierają słowo istnieje i tak. Nie dało się odpowiedzieć, to znaczy, że błąd jest właśnie gdzie indziej. A tutaj zgodnie z kolejnym tym uwagą, obawiam się, że będzie pan uciekał w tą dziurę na Bonawogę. Nie, brak dobrze. Znaczy, słowo istnieje jest dobrze zdefiniowane w logice. W logice, no właśnie. Tak? No i teraz, ale teraz jak ono jest używane w rachunku logicznym? No ono jest używane w rachunku logicznym w ten sposób, że ono się stosuje do jakiejś określonej dziedziny.
Czyli ona jest zrealizowana do jakiejś dziedziny przykład. Tak. I w związku z tym, to co powiedziałem przed chwilą, że ja jestem skłonny właśnie przyjąć, że jeżeli w jakiejś dziedzinie przedmiotów mówimy o pewnych przedmiotach, że istnieją, to dlaczego nie? No bo jeżeli możemy właśnie sformalizować jakiś dyskurs za pomocą logiki, wypisywać te zdania z kwantyfikatorem istnieje i teoria trzymać kupy, to dlaczego nie? Bo właśnie taka jest to logika. Natomiast te zawiłości filozoficzne powstają z tym, że my pytamy o to, co tak w ogóle jest. I teraz, jeżeli zadajemy takie pytanie typu w ogóle, tak, o istnienie w ogóle, nie o istnienie tego, czy tamtego, czy jeżeli dziedzina rozwoju nie jest ściśle określona, to właśnie wtedy napotykamy na jakieś problemy logiczne i właśnie nie możemy wyrwać tych kłopotów. Także dlatego lepiej jest pytanie zacieśnić. Istnienie to jakieś dziedziny. I wtedy sprawa jest jaśniejsza. Arystoteles chyba powiedział, że tak naprawdę to istnieje tylko Bóg, nie? Bóg jest istnieniem, a reszta? Coś w tym stylu było, jeśli dobrze pamiętam. Znaczy Arystoteles tak trochę istnieją. Że jest istnieniem. Nie, to święty Tomasz, że Bóg jest czystym istnieniem. Opierał się na Arystotelesie, ale dosyć pośrednio, to znaczy, że to rozróżnienie na istotne istnienie jest w stylu Arystotelesa. Natomiast Arystoteles tego rozróżnienia nie przeczuwał, to znaczy Arystoteles po prostu uważał tak, że istnieją substancje, substancja jest połączeniem materii z formą, czyli, albo inaczej substancja to jest coś, o czym można coś orzekać. Tak? I w związku z tym to samo połączenie materii z formą, czyli które się na poziomie językowym wyraża w tym, że w jakiejś substancji coś stwierdzamy, to już jakby przesądza o tym, że to coś istnieje. No tylko, że niekoniecznie tak jest, tak? Dlatego, że też możemy te połączenia dokonywać sztucznie i tworzyć jakieś przedmioty fikcyjne. Czy przedmioty fikcyjne istnieją, czy nie, to jest większość filozofów uważa, że nie, ale niektórzy uważają, że tak. A to właśnie z rozróżnieniem między przedmiotami takimi rzeczywistymi, a fikcyjnymi, to na koncie Arystotelesa byłby jakiś problem. Tak, a Tomasz to rozwiązuje w ten sposób, że dodając rozróżnienie na istotne istnienie, mówi, że istota jest tym połączeniem materii z formą, czyli właśnie to orzeczenie czegoś o czymś definiuje istotę, ale do tego, żeby ona zaistniała, to jeszcze jest potrzebne istnienie. Tak? Czyli można powiedzieć, że święty Tomasz dodał pewne uzupełnienie do Arystotelesa, potrzeba właśnie czego u Arystotelesa brakowało. No natomiast z tymi przedmiotami fikcyjnymi, to ja już mówiłem w debacie wcześniej, sugerowałem, że one jakoś istnieją. I bo tak jak zresztą napisałem w ostatnim numerze Filozofuj. Dlatego, że one na nas jakoś oddziałują. Tak, to znaczy, mają swoją wymowę symboliczną, tak, i powiedzmy ta figura kmiecica rabinicza działa na naszą wyobraźnię i pewnie byśmy się zachowywali inaczej, gdybyśmy tej figury nie znali. Tak? Także w tym sensie one istnieją, że się o nie potykamy właśnie. Tak? Natomiast właśnie z tymi kryteriami istnienia przedmiotów fikcyjnych jest pewien kłopot, bo mamy różne wersje opowieści o tych samych przedmiotach, na przykład o czyjeś się wącie, tak? I wtedy powstaje pytanie,
czy to są różne wersje opowieści o tym samym przedmiocie, czy też opowieści o różnych przedmiotach, które się tak samo nazywają, czyli jest problem z tożsamością. Tak? I teraz no, moja sugestia jest taka, że jednak te wersje Jamesów, Bondów są pod względem symbolicznym mają tak podobne funkcje, że to jednak jest ten sam przedmiot, tylko ma łagodniejsze kryteria istnienia niż ludzie rzeczywiście. Dziękuję. Czas na ostatnie pytanie. Kto z Państwa? Pan doktor Szulta. Przyznam się, że jestem autorem tych niezasadnych pytań, na które musieliście odpowiadać, ale pytanie, jakie mam teraz, brzmi mniej więcej tak. Bo jak pytamy o istnienie, to najbardziej nas interesuje takie obiektywne, niezależne od tego, co o tym myślimy i czy w ogóle o tym myślimy, istnienie. I spytałbym się, czy w ten sposób istnieją na przykład zasady racjonalności, czy zasady logiki. Nie chodzi o to, że one są jakimś tam cudownym przedłużeniem struktury materialnego świata, o którym mówi fizyka. Być może tak, to wtedy byłaby jedna z odpowiedzi, ale być może istnieje jakiś modus istnienia, który próbujemy ugryźć, a nie możemy go jakoś skutecznie ugryźć. Więc czy mogą, jak istnieją na przykład zasady logiki, obiektywnie, czy inne zasady racjonalności? Także działają na nas. Znaczy, ja bym tutaj się odwołał trochę do tej koncepcji Emila Durkheima, faktu społecznego. Fakt społeczny to jest coś, co odczuwamy jako przymus. No więc zasady logiki odczuwamy jako przymus przynajmniej na przykład w trakcie porównania z logiki. Tak? Bo może już w czasie działalności politycznej to nie kończy. Tak? Także w tym sensie istnieje. Natomiast co do tego pytania o istnienie w ogóle, no to często spotykałem się jako nauczyciel z takim problemem, że czytałem ze studentem o tym, co istnieje, kłania im, czytałem z nimi, że istnieć to być wartością zmiennej pod kwantyfikatorem, czy zmiennej związanej. Tak? A to z kolei zależy od wyboru języka, to studenci, jak to czytali, to mówili, no jak to? Istnienie ma być zrelatywizowane do języka, to zależy od tego, jak mówimy, to przecież to chyba nie jest filozofia, bo filozof to powinien się zastanawiać nad tym, co tak naprawdę istnieje. No i teraz moja odpowiedź na to pytanie jest takie, a jakie narzędzia poznawcze ma filozof oprócz analizy języka? Bo jeżeli nie analiza języka, to co nam zostaje? W jaki sposób moglibyśmy dociekać istnienia? No, to wtedy musiałby się z nauczyciela zmienić w hinduskiego guru, zasiąść w kwiecie lotosu, prawda, przed wami i medytować, a wy wpatrując się w moje natchnione oblicze, prawda, moglibyście ewentualnie dostąpić jedności przeżycia ze mną, albo i nie. Tak, otóż filozofia rozgrywa się wewnątrz języka i na pytanie o istnienie możemy właśnie odpowiadać tylko na gruncie analizy językowej. Jeszcze jedno się. A to ostatnie. Czy z faktu, że możemy stwierdzić, że coś istnieje w sensie matematycznym, nie możemy tego uogólnić. W takim razie raczej coś jest niż nic, jest stuprocentowo pewne. Bo wystarczy, żeby odrobinka tylko była do udowodnienia, do dowiedzenia, aby szala wagi tą odrobinką uderzyła tą lewą stroną w podłogę z prawdopodobieństwem 100%, a nie 50%. Czyli to jest wtedy pewne i wtedy coś takiego, jak jeżeli jesteśmy w stanie dowieść czegokolwiek, że istnieje, to w sensie raczej coś istnieje niż nie istnieje, to
można uznać, że to stwierdzenie jest dowiedziane. Tak, to znaczy tylko, znaczy no, matematyka. No ale jeżeli już matematyka jest egzystencjalne, dowodzimy, że istnieje rozwiązanie takiego, a takiego równania na przykład. Tak, no ale to w obrębie samej matematyki. Natomiast filozof pyta o to, czy w ogóle istnieją te przedmioty matematyczne, o których to jest trochę pytanie z innego poziomu. Tak, no bo dowodzimy, że istnieje, ale czy tak, no w jakim sensie, czy w sensie takim wewnątrzteoretycznym czysto, czy też w jakimś szerszym sensie filozoficznym. Tak, też to są troszkę pytania z innego poziomu. No ale generalnie rzecz biorąc, tak jak mówiłem, moja sympatia jest po pańskiej stronie, to znaczy właśnie te. Także jeżeli w jakimś dobrze określonym sensie teoretycznym możemy o czymś wiedzieć, że istnieje, to istnieje. Dziękuję bardzo. I tym samym zamykamy część dyskusyjną. Ja dziękuję panu profesorowi Adamowi Grodlerowi, który już nie istnieje jako dyrektor instytutu i też nie istnieje jako guru, ale wciąż tu z nami jest, za udział w dyskusji. Proszę bardzo. Pan profesorowi Wojciechowi Żołańcowi, który już nas niestety opuścił. Dziękuję ECS-owi za współorganizację debaty, za salę, za catering, za obsługę techniczną. Dziękuję za patronat prezydentowi Miasta Gdańska, Radio Gdańsk, Studenckiemu Radiu Mors, portalowi trójmiasto.pl, Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku. Dziękuję załodze filozofów i zwłaszcza Wojtkowi Celinie za możliwość prowadzenia debaty. Dziękuję dr Nataszy Szuchcie, doktorowi Arturowi Szuchcie, Natalii Marcinowskiej, Justynie Wasiniewskiej za pomoc w przygotowaniu i realizacji tego spotkania. I do zobaczenia po wakacjach Gdańsku Filozofów.